W tym odcinku zrobimy powerbanka, więc zaczynajmy. Będą nam potrzebne dwie baterie towo-jonowe, 3,7 V. Ja mam tutaj dwie różne. I tak, możecie zauważyć, że tutaj mamy sam napis i nie mamy nigdzie oznaczenia plus lub minus, a tutaj już mamy. I tak, minus jest zawsze, gdzie jest tutaj płaskie, a plus, gdzie jest tutaj takie wgłębienie. Dobrze, może zacznijmy rutować. Na początku połączmy nasze dwa ogniwa równolegle. Tutaj sprawdzamy, czy mamy tak samo. Ja do tego użyję takich drucików. Tutaj mam, nawet już ocynowałem je swego czasu. Więc tak, zaczynajmy. Jest. Pierwszy przygotujmy do jednego. Na tej ogniwach już jest cynabo. Już coś próbowałem z nimi robić. Nie mam jak chycić za bardzo. Jest. Z drugiej strony robimy tak samo. Może to za ładnie nie wygląda, ale będzie w 100% działać. Mam tu też oczywiście drugi drucik. I robimy tak samo. Najlepiej mieć przy sobie jakieś kombinerki, czy coś w tym stylu, żeby chycić. Jest. Teraz musimy przyutować kabelki, które później przyutujemy do takiego modułu. Moduł, powiem szczerze, mam z odzysku. Miałem kiedyś powerbanka. Nawet był taki. No i tutaj wyciągnąłem go. Niestety powerbank sam w sobie się zepsuł. Znaczy bateria. Znaczy ogniwo, dokładnie. Ale moduł powinien być sprawny. Na początek przyutujmy kabelki do niego. Tutaj. W tym celu użyję tej takiego prowizorycznej przecieranki. Dobrze. I mam tutaj już kabelki, tak samo ocynowane. Jedno jest, teraz jeszcze drugi. Jest. Dobrze. Nasz moduł już sobie odepniemy. Tu mam oznaczenia B- i B+. Czerwony to jest nasz plus, żółty to jest nasz minus. Minusy od baterii mamy tutaj, więc po prostu przyutujemy. Jest. Rutuję to bardzo delikatnie, później będę dopiero poprawiał. I drugie. Jak zrobić taką trzecią rękę, myślę, że zobaczycie w odcinku późniejszym. Ale na pewno znajdzie to się w naszym kanale. Nasz powerbank jest już gotowy. Czas teraz go wytestować. Mam tutaj Arduino Uno. Tu jest od niego kabel, tu jest wejście. Spróbujmy podłączyć. Jak widzicie, nasz Arduino się świeci. Teraz możemy zrobić jakąś prowizoryczną obudowę do niego. Myślę, że na razie zrobimy ją z taśmy izolacyjnej, a w późniejszym odcinku zrobimy jakąś obudowę z metalu. A oto jak wygląda nasz powerbank. Nie chciałem Was zanudzać, jak izoluję go, ale wygląda on tak. Nie jest może za ładny, ale jest w 100% funkcjonalny. Jeszcze raz podłączmy do niego Arduino. Jak widzicie, świeci. Jak chodzi o powerbank, ma on 2000 mA i ładuje prądem o mocy 0,8 A. Nie jest to może dużo,
No a komórkę czy tam tableta podładuję. To tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie oraz komentujcie. Cześć!